osobę? To jeszcze jedną osobę do stopera. Dwie osoby, żeby było. To no, proszę. Kto będzie z kamerą obsługiwał? Kto by chciał być operatorem? Stoper. Pan stoper, pani będzie czas zapisywała, a pani będzie zapisywała kolejność, czyli czas, a pani zapisuje ta pana, ta pana, ta pana. Tak, to jest konkurs na najszybszą osobę. Co by do tego zrobiła?
Patrony będzie balonowym, czyli wszyscy balony będziemy podawać panu, a temu będzie je wydawał. Ciekawy nas pan nadbucha, coś słaby panu idzie. Ale go podać no robimy, ma być panu. Zakończenie balonu. Tak, zamykamy. Tak, czym większy, tym lepszy, będzie łatwiej. Każdy osobno i zapraszam tutaj wszystkie panie, stajemy tutaj. Tutaj stajemy. Nie mamy. I tutaj stoi kolega, pan wody balonowy będzie. Zapraszam. Każda para, stańcie tutaj w tą stronę. Stoperzyści tam. Stoperzyści stać na tę stronę, a tu wszyscy stajemy. To co biorą udział w konkursie. Jak teraz się ustawicie, tak będziecie para. To jest taka będzie kolejność. To pierwszy, to drugi, to trzeci. Zapraszam na tamtą stronę wszystkich. Tą stronę się przesunę. Uwaga, uwaga. Jest okej. Okay. Trzymamy balony, chcę wam zrobić zdjęcie balonowe. Uwaga, uwaga. A z tej odległości muszę zrobić, żeby się tutaj złapać. Panie stoperów też muszę złapać. Brawo, panie Modar na pozycji. Nie wiem, na czym to polega. Zaraz powiem, na czym to polega. Na kogo polega? Pierwsza para. Pan młody bierze trzy balony, daje mu trzy balony. Proszę zapisać sobie. Pamiętamy. Pierwsza para, mówię numery. Numerami będzie zapisać jaki czas. Raz, dwa, numer trzy, numer cztery, numer pięć. Pięć par będzie. Musisz młody troszkę iść tam na bocie, bo to będzie niebezpiecznie dla ciebie. Trzeba jak to ma? Bez pański. To lepiej wybrać, bo to jest atrakcyjny. Atrakcyjny, bo ma w środku złoto. Ten mały drugi, nie największy. Bo za mało jest. Nie mam. Nie mam. Przepraszam. Jak ja tu mam pracować? Zapraszam pierwszą parę. Chyba uważaj. Za mało polega na tym, że się potknie. Nie, to nie. Bierzecie balonik. Pan pierwszy balon trzyma. Trzymamy przed sobą. Tak stanie tutaj. Ale mamy mieć trzymać. I pani ma za zadanie podbiec do pani młodej. Trochę tutaj pani młoda staje. Wystawia rączkę. Jedną wystarczy pocałować, można policzyć, to już jak ustalicie, nie? Jak ustalicie i wracamy i musi być bum. Ten pan, bum! Trzeba pokazać jak się kocha swojego partnera i go przycisnąć. O, ja też później, później puszcza pan ten balon. Ten balon będzie pokryty na drugi balon, ale też nie teraz, rozpalić trzeba balon. Pan odejdzie, obracamy się tyłem, na punkcie balon, wypinamy. O, troszeczkę, nie za dużo. I pan musi podbiec, pocałować w rączkę do policzek. Jak pan, jak mąż pozwolicie, spiegać na punkcie może. Ustalić to przed tym, żeby dymu nie było na weselu. I panie, i pan będzie, na punkcie będzie, tak? A trzeci raz, znowuż pan będzie, tylko tym razem pan siada na krzesło. Siadać. I pani będzie musiała panu zbić. Są trzy sposoby. Jeden to jest dwoma nogami siadamy. Trzeci sposób od tyłu, albo na boczki. Czy wszyscy rozumieją? Ktoś nie wie? Ja nie wiem. Pani nie wie? Pani zobaczy, tu będzie widziała jak ostatnia, to zobaczycie, co się odwrotnie przesunę, później nie będzie czasu. Bo to kto szybciej ten dostanie od pary młodej flaszkę. O! To poczekaj, zrobimy.